Siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Uniwersum Assassin's Creed. Także mam nadzieję, że ta seria się wam podoba i w dzisiejszym odcinku dowiecie się, kim jest Dariusz z Assassin's Creed Odyssey. Także rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam. Urodzony około 5 wieku przed naszą erą. Zmarł również 5 wieku przed naszą erą. Jest powiązany z Kassandrą i pojawia się w poszczególnych odsłonach serii Assassin's Creed 2 i Assassin's Creed Odyssey Dziedzictwo Pierwszego Ostrza. Jego narodowość to Pers. Dariusz Artabanos, członek nieoficjalnego perskiego Bractwa Asasynów, były komendant straży przybocznej Xerxesa za czasów dynastii Achemenidów i pierwszy właściciel ukrytego ostrza. Biografia. W 5 wieku przed naszą erą zakon starożytnych wspierał rządy i podboje Achemenickiego króla Dariusza I i syna Xerxesa I. Dariusz, którego nie należy mylić z królem Dariuszem I, używając ukrytego ostrza, zabił króla Xerxesa. Ukryte ostrze stało się potem znakiem rozpoznawczym asasynów. Dariusz był też przodkiem Ai. Postmortem. W renesansie sarkofag Dariusza został przeniesiony do Florencji i złożony pod kościołem Santa Maria Novella. Ezio Auditore odnalazł i przeszukał jego grobowiec oraz zabrał z jego sarkofagu pieczęć, która pomogła mu uzyskać zbroję Altaira. Ciekawostki. Dariusz był pierwszym znanym użytkownikiem ukrytego ostrza, które widnienie też na jego pieczęci. W przeciwieństwie do innych użytkowników ukrytego ostrza, z wyjątkiem Eivora z Assassin's Creed Valhalla, który już niedługo nadejdzie, Dariusz nosił tą broń na zewnętrznej stronie przedramienia, czyli tak samo jak Eivor w trailerze i zapewne też w grze. Tak, to by było chyba na tyle. Wybaczcie, że jest takie krótkie, ale po prostu nie było więcej informacji na temat Dariusza. Za tydzień, jak będzie tutaj minimum 10 lajków pod tym filmem, to za tydzień nagram dla was, czym jest Bractwo Asasynów. Także polecam zasubskrybować kanał, bo 14% odbiorców, albo 15, nie pamiętam, nie subskrybuje kanału, co jest dosyć sporą liczbą. To przyjdzie wam powiadomienie i się dowiecie, czym tak naprawdę jest Bractwo Asasynów. A potem kto wie, jak się ta seria z uniwersum Assassin's Creed rozwinie. Także lajkujcie, komentujcie, czy wam się podobało i komentujcie również, co poprawić. A i gdyby ktoś znał jakiś program do montażu łatwy w obsłudze, i byłby mi w stanie go polecić, to bardzo mu dziękuję, ponieważ jak widzicie, tylko jest menu Assassin's Creed Odyssey przez te trzy filmy, bo po prostu nie mam jak montować tych filmów, znaczy nie mam programu i niezbyt umiem, także gdybyście mi polecili jakiś program i poradnik najlepiej. Tak, to by było naprawdę super. Także chyba tyle. Do usłyszenia za tydzień i zapraszam was na poniedziałkowy odcinek z 31 odcinek z Assassin's Creed Odyssey. No, także siemano.